Przedstawienie rondy polega na tym, że najpierw daje jedno zdjęcie, które pokazuje skomplikowaność tego ronda i przestrasza. Jest to. Natomiast tutaj pokazuje, jakie jest to proste, w zależności od tego miejsca, którego wjeżdżamy, z kierunku którego wjeżdżamy. Rondo ma spowolnić ruch, uporządkować i następnie skanalizować. To spełniają te ronda nowe. Najpierw spowalniamy, bo się dojeżdżamy, następnie na każdy, na właściwy pas ruchu musi się ustawić i później tym kanałem, który wjechał, zrealizować do końca swój ruch. To rondo jest właśnie rondo Batorego. Słuchajcie, te same zasady, ja siedząc tam godzinami, obserwując i po prostu analizując, doszedłem do wniosku, że to rondo będzie niedługo przebudowane. To rondo nie zdaje egzaminu. Ruch na trasie północnej między jednym z po prostu Słubicami a Poznaniem jest tak intensywny, że ci, którzy jadą na Oszą, jadą w tamtą stronę, stoją, czekają, wychylają się, nie wiedzą w godzinach, co sobą robić. Uważam, że to rondo będzie w niedługim czasie, będziemy zmuszeni do modernizacji. Zdobyte doświadczenie, ostrożność działania, zdolność przewidywania, unikanie brawury, odrodzina kultury. Jak to weźmiemy jako osoba, jako człowiek, niezależnie czy kierowca, czy nie, przemyślimy, naprawdę bezpiecznie jeździć będziemy. Tak mało, a dużo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Uważam, że jest to rondo idealne. To jest rondo Jana Pawła II. Słuchajcie, zastosowane to jest zwane rondo zespolone. Zwykłe rondo plus prawoskręty ze wszystkich stron. Zastosowane oznakowanie. Prawoskręty oraz kierunkowskazy, drogowskazy powodują, że ono jest bezkonfliktowe. Gdy do samochodu wsiadamy, wszystkie problemy w domu zostawiamy, nawet te kłótnie z żoną.